Kanał napędzają. NSP Nano i Nano Plus. Lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiary, giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico. Najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. Not to so permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Cześć. Witam Was na kolejnym odcinku z serii NFP wyjaśnia. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak można sobie poradzić ze starym tatuażem, czy też makijażem permanentnym. Ogólnie przecież nikt nie wykonuje tatuażu, czy też makijażu permanentnego, żeby go usuwać, nie? Ale wiadomo, zmienia się moda, zmienia się postrzeganie te tego pigmentu, może się zmienić delikatny kolor tego pigmentu. To wszystko wpływa na to, że albo już nam się nie podoba, nie spełnia już naszych norm estetycznych, no i po prostu chcemy. Albo go usunąć, albo go zakryć. I właśnie najpierw chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tak zwanym coverze, czyli o zakrywaniu tego tatuażu, czy też makijażu permanentnego. Cover nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze, nasza skóra, pełni, nasza skóra jest swego rodzaju, można to przyrównać do gąbki. Może wchłonąć określoną ilość pigmentu. Jeśli włożymy tego pigmentu tam za dużo, mogą się stać dwie rzeczy. Znaczy, może się stać więcej, ale głównie dwie. Po pierwsze, pigment może się rozlać delikatnie i sprawić, że po prostu nie będzie tak ładnie wyglądać pod skórą. A po drugie, mogą się zrobić bliznę i bliznowce. I jedno i drugie nie wygląda zbyt estetycznie. Po drugie, nie wszystko da się przykryć, a już na pewno nie po, niektórych rzeczy nie powinno się kryć. Bardziej mówię tutaj o makijażu permanentnym, bo jeśli ktoś ma stary, dziesięcioletni, czarny makijaż permanentny, a my chcemy go przykryć ładnym, delikatnym brązikiem, to nic innego nie uzyskamy jak tak zwany efekt flagi. Zaraz ten efekt Wam pokażę dokładnie tutaj. I z efektem flagi już średnio zakrywek jesteśmy w stanie zrobić i będzie to wyglądać jeszcze gorzej niż jakby ten sam czarny makijaż perlanty wcześniej był. Nie wszystko też klient do końca chce kryć, bo jeśli jest to załóżmy kobieta, głównie u kobiet się z tym spotykam, że nie chcą do końca czegoś kryć i wykonywać coverów, bardziej lubuje się w delikatnych, subtelnych tatuażach, no to cover, no nie oszukujmy się, to już jest jakieś oczekiwanie i już musimy tam coś zrobić, się troszkę mocniejszą techniką, bardziej cieniować, bardziej kolorować, żeby zakryć ten poprzedni tatuaż. Jeśli ktoś miał ładny, delikatny wzorek, no to wątpię, żeby chciał, nie wiadomo jak, dużą ilością pigmentu to po prostu przykryć. Więc... Musiałem sobie mikrofon przekręcić. Jeśli ktoś woli bardziej delikatne tatuaże, cover nie do końca się u niego sprawdzi. Jak mamy drugą opcję? Drugą opcję usunięcia już w tym momencie tatuażu czy makijażu permanentnego jest tak zwany remover. Remover polega na tym, że pracując taką samą maszynką jak do tatuażu czy makijażu permanentnego, nakłuwamy tatuaż czy makijaż permanentny, wprowadzając przy okazji środek, który ma za zadanie, inaczej igłą, my rozbijamy te cząsteczki, w których jest pigment, a remover ma po prostu za zadanie albo rozpuścić kolokwialnie mówiąc cząsteczki, albo wypchnąć je na powierzchnię skóry, tak żeby po prostu się z nich, ich pozbyć. To jest już bardziej mechaniczne usuwanie. Brzmi fajnie, ale nie do końca tak to wszystko kolorowo wygląda, jak opisuję, bo remover nie jest szybszy od laserowego usuwania, nie jest skuteczniejszy, ale jest dużo większe ryzyko powikłań, jeśli robi to ktoś nieumiejętnie, czy niedoświadczony czy złym preparatem. A po drugie, też cały proces rekonwalescencji po zabiegu jest dużo, dużo dłuższy. Wszystko to się odbywa na skórze to jest normalna rana, więc normalnie musimy o to dbać jak o ranę, a nawet jeszcze bardziej, bo ten środek no, delikatnie jeszcze tam niszczy wszystkie te komórki. Nie? Więc tutaj musimy dbać o to zdecydowanie bardziej niż w przypadku nawet zwykłej rany. Więc proces gojenia. Jest dość długi i intensywny. Remover sprawdza się też głównie w przypadku małych powierzchni do usuwania, czyli idealnie sprawdza się do makijażu permanentnego, czy też małych, bardzo małych tatuaży. Jeśli ktoś by chciał usuwać bardzo duży tatuaż, po pierwsze byłoby to bardzo czasochłonne, bardzo inwazyjne, przepraszam, niekomfortowe i niezbyt opłasalne. Tak to można delikatnie stwierdzić, więc... Remover idealnie się nadaje do mniejszych powierzchni. W przypadku dużych tatuaży już nie do końca bym to polecał. Jednak remover ma jedną przewagę nad laserem. Remover nie widzi koloru, jest ślepy, można powiedzieć. Dla niego liczy się cząsteczka, więc remover świetnie się sprawdza w przypadku usuwania załóżmy bieli tytanu, której żaden laser nigdy nie chwyci, bo po prostu laser, światło lasera nie widzi tego pigmentu i go odbija. Więc remover tutaj wchodzi idealnie jak złoto. No i kolejną naszą ostatnią, trzecią opcją z takich nieinwazyjnych mówimy, bo oczywiście jest też wycięcie skóry, ale nie wiem, czy ktokolwiek by to rozważał w 100%. Więc laser jest najmniej inwazyjną metodą usuwania ze wszystkich z procesem gojenia, który zachodzi tylko pod skórą, więc normalnie godzinę po zabiegu możemy się już pomalować, po tygodniu wykonać chenne jeśli to robimy. Ewentualnie jesteśmy delikatnie podpuchnięci potem i zaczerwieni w oku, ale. Z niczym innym to się praktycznie nie wiąże. Bomble, jeśli wcześniej laserowo nikt nie został oparzony, nie mają prawa się pojawić. Krew również nie ma prawa się pojawić, więc jest to zabieg, który dzieje się praktycznie tylko pod skórą. Laser działa na takiej zasadzie, że światło lasera widząc cząsteczki pigmentu trafia w nie, rozbija je na dużo mniejsze kawałki. Do tego stopnia, że nasz organizm za pomocą procesu fagocytozy, fagocytoza polega na tym, że nasz organizm właśnie za pomocą makrofagów bierze sobie to ciało obce, transportuje za pomocą naszego układu limfatycznego do naszych węzłów chłonnych. Jest to szybka metoda, w miarę z niskim dyskomfortem podczas zabiegu. Ja to mówię, że to jest dyskomfort. To nie ma prawa być bulbo. To zajmuje bardzo, bardzo szybko samej pracy lasera. Przy laserowym usuwaniu makijażu permanentnego jest może 30 sekund nabrew. Więc przez 30 sekund to nie jest ból, tylko dyskomfort, jak już. A mam dużo pań, które mówią, że nawet ich to kompletnie nie bolało i mogłyby spać przy tym. Zdarza się, zdarza się. I jest to metoda bardzo, bardzo skuteczna. Niestety laser nanosekundowy, czyli ten najbardziej popularny, on widzi tylko dwa kolory. Czarny, czerwony i ich spektra. Więc... Przy niektórych tatuażach no po prostu sobie nie do końca poradzi. Na rynku jednak istnieje tak zwany laser pikosekundowy. I laser pikosekundowy jest już w stanie usunąć dużo więcej kolorów, bo jest w stanie zobaczyć zielony, żółty, niebieski, fioletowy. Z tymi kolorami sobie jak najbardziej radzi. Niemniej tutaj delikatnym problemem jest to, że laserów pikosekundowych na rynku jest bardzo, bardzo mało, dlatego że przeważnie są one bardzo drogie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat laseru pikosekundowego, ja mam akurat tak delikatnie, nie chwaląc się, najlepszy i najtańszy na rynku, wejdź na stronę www.rspcos.com i tam możesz pobrać sobie kartę techniczną mojego lasera i dowiedzieć się więcej na ten temat. Reasumując, laser jest świetną metodą usuwania tatuażu i makijażu prywatnego, a jeśli mamy do czynienia z pikosekundą, to już jest to prawdziwa ekstra klasa. Jest to szybka metoda, praktycznie najszybsza, najmniej inwazyjna i najmniej bolesna, można powiedzieć, wiąże się z tym najmniej jakichkolwiek, jakiegokolwiek dyskomfortu. A gdzie laser nie może, tam bym posłał remover, no bo remover nie widzi kolorów. I takiej kolejności bym się trzymał, Może najpierw laser, a dopiero jak laser sobie już nie radzi, posyłamy do boju remover. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat, jak lasery mogą Tobie pomóc więcej zarabiać, przyciągnąć więcej klientów, czy wyróżni Twój salon piękności, czy Ty w studiu tatuażu, napisz do mnie, albo wejdź na stronę www.nsp.cosm.com i tam możesz wszystko sobie przeczytać. Zapraszam również do innych odcinków z tej serii, jak i na mojego bloga, który znajduje się tam po stronie internetowej. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.